dzisiaj koszowanie będzie na lot treningowy numer 5. Ranne wypuszczenie gołębi, o jedna para, jak mówię zawsze, jedne chodzą bardzo mocno, wysoko, a cześć, takich jest gołębi, no sobie furgają, ale nie chcą, tu druga grupka, nie chce im się zbytnio, a tamte sobie latają i latają. I dzisiaj, mówię, koszujemy je na lot, oczywiście wieczorem, na lot numer 5 treningowy, jutro wypuszczenie w granicy, a to jest ten uszkodzony gołąb, już zaczyna latać, bardzo gołąb hardy, mówię, z takim skrzydłem rozbitym, mówię, naprawdę gołąb jest, ma dobry charakter gołąb, a tam wielkie stado, o, nie wiem czy to widać, tam chodzi taka plamka mała. No jutro pojadą gołębi na 40 parę kilometrów, oczywiście bez jeszcze tego, a reszta musi walczyć. Koszujemy lot numer 5, znaczy trening numer 5. Dzisiaj pod wiatą, pogoda niestety jak tego lata jest taka jaka jest, pada brzydko, zobaczymy jutro, mam nadzieję, że jutro będzie dobrze, gołębie są w dobrej formie, pakowane, jutro 40 parę kilometrów, dobry lot. Witam kolegów serdecznie. Miejsce wypuszczenia z 5 lotu treningowego. No na pewno będziemy mieli pewne opóźnienie, bo są mgły i to dosyć mocne mgły. Mam nadzieję, że troszeczkę wiatr zaraz je rozgoni. Jesteśmy w wierzchu Cino. Te drzewka urosły od kilku lat już. Tak praktycznie nie widać. Tam na dole jest jakby tak, ten tam jest Żarnowiec. Tam Białogóra, a my po prostu stoimy tu na takiej łące w lesie, ale no mgła na razie nie pozwoli wypuścić gołębi. Czekamy. Jest godzina 7:40, praktycznie opóźnienie godzinne. No mgły opadły, są nisko, choć mówię, no zachmurzenie jest, bo praktycznie słoneczko tylko tam się ledwo co przebija. Tam troszeczkę widać nieba. No myślę, że powinny gołębie dać sobie radę. Ale jeszcze chwilę poczekamy. No może się troszeczkę jeszcze przegonią te chmury. No czekamy jeszcze chwilę. Na kabinie są nasze gołębie ze wspólnego gołębnika, plus jest z 200 gołębi ponad hodowców, kolegów, i to nie tylko akurat z Kosakowa, czyli gołębie będą musiały się troszeczkę porozbijać, żeby są gołębie pooddalane w granicach 20 nawet kilometrów od wspólnego gołębnika. Bo są i z Leśniewa, i z Szczewa gołębie, i ze Starzyna gołębie. Czyli no, to będzie już taki trening dosyć wymagający. Nie dość ze względu na pogodę, to jeszcze po prostu będą musiały po raz pierwszy tak typowo myśleć, gdzie się rozłączyć i jak polecieć. Jest godzina 8:00, praktycznie cały czas się nic nie zmienia, troszeczkę nieraz lepiej, troszeczkę gorzej, od razu znowu słońce zachodzi, ale jest coraz mocniejszy wiatr. Myślę, że gołębie powinny polecieć, przecież mamy pocztowe gołębie, startujemy.
mówię, jest gołębi dużo więcej niż tam. Jeden kosz się nie otworzył. O. Gołębie polecą chyba dobrze. Gabinie pusto. Na tamtych koszach nic nie było. O, tu jakiś został. Teraz musimy go wygonić. Gołębie odchodzą, dobrze odchodzą. Nie wiem, czy je widać. A, tu są. Trochę pokręcą. Pokręcą, ale chyba pójdą po kierunku. Dobrze. Ja wracam. I czekam tak jak wy. O, wyskoczył. Dobrze. Trening numer 5. Okazał się lotem trochę wymagającym. O, tam nawet siedzą pełno wszędzie obcych gołębi. No mówię, były wypuszczone już. Gołębie były wypuszczone z większą ilością gołębi. Jeszcze trochę tych gołębi brakuje. Trochę się rozbiły. Jeszcze nie będę ich całkowicie karmił wszystkich. Poczekamy jeszcze na resztę. 360 parę gołębi już jest. 360 parę, o, się zerwały te. 360 parę gołębi już jest. Czyli, no mówię, no coś tu na pewno odpadnie. Coś na pewno odpadnie. Dały sobie radę w tych ciężkich warunkach. 360 gołębi jest. Moich z 21 brakuje jeden. Tu brakuje 40 kilku jeszcze, a myślę, że coś jeszcze dojdzie. No co ma odpaść, to niech teraz odpada, wtedy się już zaczną, teraz się zacznie porządna już rywalizacja od następnego lotu. Czyli mówię, życzę wszystkim powodzenia w lotach. Od następny lot już będzie lotem konkursowym, zaliczanym do lotnika. Dobry lot.